Mówiłem coś na temat zrywania kondensatorów. Proszę. Oberwałem jeden kondensator. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Trochę spontanicznym, ponieważ kupiłem RX-a 570 pokoparkowego do kolejnego kompa, z którego też będzie fajny odcinek. Ale mniejsza z tym. No i po prostu karta jest brudna. Nigdy nie była rozkręcana, ma starą pastę i w dodatku no trochę się grzeje i chyba ma jeszcze koparkowy BIOS. A sądzę tak dlatego, że jak się wkręci na obroty, to praktycznie z nich nie spada. Kolejna rzecz, bardzo dziwnie zmienia taktowania. Może to kwestia po prostu samych fabryczna tej karty, że po prostu pod testem to bardziej 900, 800, 900 MHz utrzymuje przy około 80 stopniach. Wentylator ma 3000 obrotów około. Więc myślę, że to wina też trochę pasty termoprzewodzącej, ale te obroty nie spadają, a karta ma 36 stopni po jakby odstaniu chwili, bez żadnego obciążenia. Więc myślę, że po prostu trzeba ją porządnie wyczyścić, włożyć, przetestować ponownie. I tyle, bo karta fajna, kurde. Malutka przede wszystkim, idealna do takiego małego, taniego komputera. No niestety, no te karty jednak są dość drogie, 560 zł. Ale to jest tak naprawdę jedyne, co dostaniesz dobrego w tych czasach. Co jeszcze, no co jeszcze się nadaje, no tak. Lepsze jest to niż 1050 Ti za 1000 zł. Zaczynamy robotę, nie pierniczymy się. Zejście wentylatory. Wentylator powinien zejść, tak. Hops. Teraz to odepniemy sobie. Odłożymy to pod... Termopady w całości jeszcze przetrwały. One są ten, ale się lepią. To dobry znak, ale pasta to jest beton po prostu. Pasta, beton. To co teraz trzeba zrobić? Czyścić ten element. Wziąć ze składania. Więc czyścimy sobie sam radiator.
Dobrze, przez parę dni telefonu. Jest to szybko i sprawnie. Bardzo dobrze, pan. Tutaj jest postawiony. Czy nie widzicie? Trzeba się nieco egzotyczna pasta termo przewodząca, aczkolwiek bardzo dobra. 640 gramów tej pasty kosztowało mnie 25 zł. I ta pasta ma wydajność w okolicach MX 4 Arctica. Rozprowadziłem trochę tą pastę. Skupiłem tą plastikową łopatkę, ale trzeba to dobrze po rdzeniu rozprowadzić. Jak jest tego trochę za dużo, to tak zaraz upłynie. Musi pokrywać cały rdzeń, bo jeszcze rdzeń się przegrzeje i dupa. I po karcie praktycznie. Chyba, że może zobaczyć rdzeń RX na 570. To okej. Okay. Jest. No, rozumiem, co mam. Mówiłem coś na temat zrywania kondensatorów. Proszę. Oberwałem jeden kondensator. Tu widzicie ten obok W na literki? Tak. Odpalam stację lutowniczą. Zaraz zobaczycie, jak się lutuje. Czy ja ścieżki nie urwałem? No ścieżki nie urwałem. Nie no, pewnie trochę urwałem. Ale widzę, że coś jeszcze zostało. To jest do uratowania. Ale dlatego się nie skręcę karty graficznej kombinerkami, zwłaszcza takimi dużymi. Będę pamiętał na przyszłość. Tak, mały zwrot akcji. Ustawię trochę wyższą temperaturę. Była chwila. Ktoś mi tu wbił. Ostrość jest. Nie mam za bardzo odpowiedniego grotu. Ale tak, będziemy lutowali przy tej karcie. Czy coś tu z tych ścieżek zostało? Jest do czego się lutować, z tego co widzę. I teraz ten kondensatorek sobie tu naprowadzimy i go wlutujemy z powrotem. To wszystko powinno być git. Serio, niczego przy karcie grać nie było. Dobra, mam tu swojego głównego kompa. Włożymy tu tą kartę i zobaczymy, czy tylko działa.
Ale wystraszyłem się nieźle. Dobra, karta podpięta. Odpalamy dziada. Obraz jest. Ściszymy trochę te wentylatory. Chociaż się uruchamia. Dobra, są pierwsze wyniki. Karta właśnie działa. Heaven benchmarku. I co ciekawe, zamiast 150 jest 220 FPS-ów. Przypadek? Nie sądzę. Słuchajcie, karta wachlowała pomiędzy 800 a 900 MHz. Na razie 1244 i tylko 67 stopni. I wcześniej ta karta brała max 90 W. Max 90 W, potem już nie ciąga więcej. Teraz działa na 115 działa. To pokazuje, że coś się stało jednak. Fajnie, że nasz oberwany kondensatorek został szybko naprawiony. Karta powoli się wkręca. Ta karta w tym momencie wcześniej już miała 3000 obrotów na wentylatorach. Tylko woli informacji. I 80 stopni. I po prostu zbija taktowanie. Zdecydowanie cichsze. To jest tak ciche teraz, naprawdę. Cichutko, kulturalnie. Szkoda, że nie nagrałem tego, jak było słychać tą kartę wcześniej. Jakie to głośne było. Bo rzeczywiście to byście naprawdę zauważyli różnicę od razu. Ale nie zmienia to faktu, że karta teraz ciągnie 120 W. Czyli maksimum, jakie może praktycznie. I ładnie wygląda, ładnie działa. Tego tam kondensatorka zdrutowanego to tam nie widać. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.